Siemanko, z tej strony Noster, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem będzie to unboxing oraz test telefonu ze strony gearbest.com Verne Mix 2. Jest to smartfon bezramkowy za jedyne 600 zł. Link do telefonu znajdziecie oczywiście w opisie. Czas dostawy tego bezramkowca wynosi około 30 dni. Najpierw zaczniemy od pudełka. Jest ono kwadratowe, wykonane schludnie oraz estetycznie. Osobiście bardzo mi się podoba. Po otworzeniu pudełka na pierwszym planie jest sam telefon, który zajmuje prawie połowę tego boksika. Pod nim znajduje się reszta akcesorii, takich jak ładowarka, kabel do ładowania, silikonowe etui do telefonu, folia na przód oraz na tył, instrukcja obsługi oraz element do wyciągania karty SIM. Bardzo zdziwia mnie ładowarka, ponieważ jest ona znacznie większa od ładowarki od Samsunga Galaxy Edge 7. Teraz przejdę do najważniejszego, czyli samego telefonu. W dłoni leży znakomicie, nie wyślizguje się ani nic z tych rzeczy. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to to, że jest on szerszy niż na renderach pokazywanych na stronie. Również jego waga daje znać o sobie, sprawia wrażenie ciężkiego telefonu i jego waga wynosi 195 gram. Telefon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych, czarnym oraz niebieskim. Jak możecie zauważyć, ja posiadam niebieski. Telefon posiada dwa głośniki, z czego jeden, czyli lewy, jest atrapą i jest tylko dla lepszego designu. Przycisk blokady oraz przyciski regulujące głośność znajdują się po prawej stronie urządzenia. Wejście jack znajduje się na górze telefonu, a wejście micro USB do ładowania na dole pomiędzy głośnikami. Z tyłu telefon posiada podwójny aparat, 13 oraz 5 megapikselowy. Przedni aparat do robienia selfików ma 8 megapikseli i znajduje się w dolnym prawym rogu, co wyróżnia ten telefon spośród innych. Posiada niebieską diodę powiadomień, która umiejscowiona jest w lewym górnym rogu. Teraz przedstawię Wam najważniejsze informacje o tym smartfonie. Posiada 6-calowy ekran o rozdzielczości 2060x1080. Ma Androida 7.0. Posiada Dual SIM. Posiada język polski. Bateria 4200 mAh. 4 GB RAM-u oraz 64 GB pamięci. Resztę informacji znajdziecie na stronie, do której link jest w opisie. Jak mogliście zauważyć, folia na przód ekranu była już naklejona, więc teraz nakleję tylko na tył. Dodatkowo jeszcze jedną folię na przód mam w zestawie. Moim zdaniem do oczyszczenia telefonu z kurzu, z opiłków i z różnych farfotli najlepsza jest zwykła koszulka. Teraz widzicie, jak wygląda telefon z naklejoną już folią. Tak prezentuje się telefon w etui silikonowym. Jak możecie zauważyć, etui posiada wzmacniane narożniki. Jest ono bardzo dopasowane do telefonu, nic nie odstaje, nie ma żadnych przerw. Otwory na głośniki są dobrze wycięte, przyciski funkcyjne również używa się całkiem dobrze. Odpalę teraz telefon i zobaczcie, jak wygląda cały interfejs. Taka mała ciekawostka, gdy logujecie się na Snapa z tego telefonu, to Snapchat widzi go jako Xiaomi Mix 2. W tym telefonie aparat możecie odpalić za pomocą dwukrotnego przyciśnięcia klawisza Power. Za pomocą trzech palców możecie zrobić screena. Możliwa jest zmiana położenia klawiszy funkcyjnych na ekranie. Tworzenie odcisku palca działa dosyć sprawnie i płynnie, nic się nie zacina i telefon poprawnie szczytuje nasze linie papilarne. Odblokowanie telefonu za pomocą tej metody jest również skuteczne. Nasz odcisk jest szybko skanowany, ale ekran trochę długo się odpala. W grach telefon spisuje się dobrze, ani razu mi się nie zaciął. Gra się przyjemnie, szczególnie na tak dużym ekranie i ładnym wyświetlaczu, bez żadnych pikseli. Jeśli chodzi o aparat, to podgląd zdjęć, jak możecie zauważyć, nie chodzi płynnie i lekko się rozmazuje. Teraz zobaczycie kilka zdjęć robionych tym telefonem. Porównam telefon Verne Mix 2 z Samsungiem Galaxy Edge 7. Jak możecie zauważyć, Verne jest znacznie grubszy, ale za to ma większy ekran o pół cala. Jeśli chodzi o porównanie wyświetlaczy obu tych telefonów, to moim zdaniem lepiej ogląda się filmy i są one w lepszej jakości na telefonie Verne. Na podglądzie widzicie te dwa telefony pod kątem i z tej perspektywy lepiej wygląda Edge. Ale uwierzcie mi, gdy trzymacie jakby telefon na wprost swoich oczu i oglądacie jakiś filmik, to lepiej się ogląda na telefonie Verne. Jeśli chodzi o jasność wyświetlaczy, to wygrywa Edge. Teraz porównanie jakości oraz głośności głośników.
S7 Edge jest o wiele głośniejszy od Verne. Tak samo jeśli chodzi o jakość, to zdecydowanie wygrywa Edge. I to tyle na ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to strzelcie lajka, skomentujcie na odcinek, zasubskrybujcie mój kanał. I zapraszam Was na moje social media, takie jak fanpage na Facebooku, Snapchat i Instagram. Wszystko macie w opisie. Jeśli chodzi o telefon Verne MX2, to mogę Wam go szczególnie polecić. Jest to dość niedrogi smartfon za 600 zł. Jest to niedużo, jak w sumie za telefon bezramkowy. Porównacie sobie na przykład do iPhone'a 10. Więc myślę, że ten telefon jest wart swojej ceny. I mogę Wam polecić, szczególnie za wygląd. Wygląda on niesamowicie, ekskluzywnie, wręcz prestiżowo. Komentował i rozpakował Noster. Trzymajcie się i cześć.